dobry, dzień dobry, moje śpiochy, wstajemy. Janusz wstał z wielkim płaczem i ciężko mu. Ale trudno, nie ma, że boli, że tak powiem. Dajemy czadu do przodu, tak? No, także dobra. Ciepacki Janusz się ogarnia. I do tego. No, dzień dobry, tak twarzowo z rańca. Janusz, że tak powiem, świeżo po kąpieli, więc jeszcze taki jest, wiecie, niedoschnięty. Włosy też się nie ułożyły tak, jak sobie planowałem. No niestety, czasem jest tak, że się fajnie układają tak, jak chcę, a czasem je denerwują i po prostu robią problem. No chyba, że to jest kwestia tego, że jest po prostu jeszcze rano, bardzo rano i ja jestem taki niedoprawiony w technice ich układania, może tak, ale za to pachnie mi to już śniadanie. Dzisiaj takie w ogóle inne, taki odstrzał Janusza, w ogóle na coś innego ochotka. Tak, tutaj jest kapuśniak z pomidorami, o, nie mogłem sobie przypomnieć. Także kapuśniak z pomidorami, ciekawe czy to dobre jest. Bardzo dobre, o kurczę. No, jak będziecie mieli w Biedronce, to myślę, że warto wziąć nawet na spróbowanie. Raczej się nie zawiedziecie. No pyszne, kurczę. Nie wiem w ogóle jaka pogoda, nic nie wiem. Za niedługo muszę wychodzić. Jestem jeszcze w czarnej, no. Matko, minus jeden i śnieg pada rzekomo. Nie wiem, bo nie patrzyłem za okno. No być może pada. No taki czas, co zrobisz? Nic nie zrobisz. Aby tam żadnego skrobania nie było. Chociaż minus jeden to może niekoniecznie. Ojejku, jejku, jejku. Gdy się rano budzisz, masz dwa wyjścia. Spać i marzyć dalej. Albo wstać i realizować marzenia. O! Dobre, dobre. To tak jak na TikToku było, ktoś zrobił taką rolkę. Może daj mi powód, żeby rano wstać do pracy. I tam ma się takie zdjęcie Chrystusa. Jesteś biedny. No, więc wszystko jasne. Trzeba iść do roboty. Trzeba iść do roboty, nie bardzo boli. My sacration, co ja wam powiem. Chociaż to i tak jest bardziej cywilizowana pora, niż zazwyczaj musiałem wstawać. Zresztą doskonale kto mnie ogląda, to wie, o której musiałem wstawać. Jakie to było uprzykrzające życie. No niestety, taka jest prawda. No, także plany wyglądają następująco. W sumie brak planów, no. Jadę do pracy, wrócę późno. To mam nadzieję, że będę miał jeszcze siłę i czas dla was coś tutaj się vlogować, bo jak nie, to będzie problem. Będzie problem, będziemy musieli miksować ze dwa dni pod rząd. A tego bym wolał nie robić. Zdecydowanie. Ale dobrze, no mówię, no nie uprzedzajmy dnia, który dopiero się rozpoczął. Dajmy sobie czasu. Może nie będzie tak źle. Przecież. Nie mówię, że musi być tak źle. Żeby nie było. No także naprawdę, no kurczę, kapuśniak, powiem wam. No i dla mnie właśnie to, co mówiłem. Sorry, to może takie trochę nieekologiczne wszystko, ale w tym plastiku to ja sobie wrzucam do mikrofalówki, odgrzewam i taki rano na szybko potrzebuję. Nie mam czasu odgrzewać w garach, przelepek do talerzy i w ogóle. Tylko to jest tak, wiecie, szybka akcja. Więc proszę bardzo, przelane? Nie jest przelane. Odgrzane w garnku? Nie jest. W mikrofalówce? Tak. Gotowe? Gotowe. Dziękuję. I bardzo dobrze. Bardzo dobre. Dobra, to ja idę jeść. Będę w czasie się ubierać i zaraz wychodzić. Zaraz wychodzić i liczyć na to, że tam przy samochodzie nie trzeba będzie nic za bardzo robić. Odpalam się, ale jadę. Mam nadzieję. No to liczę. Dobra. To słuchajcie, nie wiem jak ten dzień się dalej potoczy, ale pozostajemy w kontakcie. No powiem wam, że cały samochód był do skrobania. Cały. Po prostu jakby ktoś go obłożył taflą lodu. Po prostu coś niesamowitego. Kurczę, zimno, a ślizgo. Akurat sąsiadka wychodziła, tak mówi, Jezu, jak ślizgo, ja mówię, no ślizgo, ślizgo i skrobanie. Mówi, dlatego warto jeździć komunikacją miejską. Ja mówię, no poniekąd tak, wiadomo, ale wiadomo jak to jest. Komunikacją lepiej, wygodniej, bo nie trzeba się zastanawiać nad kierowaniem. Ale jednak, co swoim, to swoim. No taka jest prawda.
Dobra, już mi się za gorąco tutaj robi. Także co mogę wam powiedzieć? Także zimno jest, mrozek jest, nieprzyjemnie jest, kawy nie ma, kawa będzie w robocie już. Już nie brałem nic na drogę, bo... Ciecho, co tu skaczesz mi? Także tak, to no i lecę sobie powolutku, to tak wiecie, bez spiny, bez, że tak powiem, prędkości jakiejś tam wielkiej. Bo to wiadomo, tak? Pogoda taka, nie inna. No i nie, to jest to, co, czego nienawidzę po prostu, jak właśnie jest tak mokro na dworze i ty jedziesz i ci przyjeżdżające pojazdy po prostu cały czas chlapią. Ty no to musisz te wycieraczki męczyć w tej nazad. Tak. Ściemniło się, chociaż aparat przekłamuje, ponieważ widzę w podglądzie, że pokazuje wam, iż na dworze jest dość jasno. Tak jasno wcale nie jest. Po prostu chłopak rozjaśnia coś, bo jest mega ciemno, są czarne chmury po prostu. Więc nie wiem, czy nam to tutaj... Cicho, nie prosiłem was, żebyście tam pracowali. Więc nie wiem, czy mu on tam... Cicho, daleko jest ten samochód. Jezu, te czujniki. Czasem tak straszą, pokazują, że ktoś jest blisko, a ktoś jest daleko. No taka ich robota. No, no i tak to, a tutaj wjechaliśmy w ogóle... A wiem, czemu on rozjaśnił tu aparat. Bo żeśmy wjechali w przestrzeń, gdzie jest ciemno. Pogaszone są latarnie. Więc tam jest ciemno, no to on próbuje trochę ten obraz rozjaśnić. Także już wszystko się wyjaśniło, czemu tak się dzieje. Kawy mi się chce. Janusz zjadł dobrą zupę, ale kawy nie wypił. Niepocieszenie jest. Bo i tak w życiu bywa. Niestety. No jak to mówią? Człowiek wychodzi do pracy ciemno. Człowiek będzie wracał z pracy ciemno. To jest właśnie ten moment nieprzyjemny z tego wszystkiego. Ale nie ma co narzekać. Taka pora roku. Trzeba się cieszyć. Gdybyśmy mieli cały czas wiosnę albo lato, to człowiek byłby w ogóle znudzony. A tak to mamy jakąś różnorodność. Chociaż można już wyglądać przyszłego lata. Oszczędności, nieoszczędności i takie tam, nie? Właśnie. Co zrobisz? No dobra, moje dziubaskie, to co? Chyba będę powoli kończyć. Jadę sobie dalej. Odpalę radio, niech mi tu jakaś music gra. A o wiadomości posłucham, co tam ciekawego. I tyle. No i oczywiście światła za światłami. Jak to warszawka. Nic nie zrobimy. Dobra. Daleko jest, co kłamiesz. Kurczę. Będzie straszyć ludzi teraz. No, ale taka jest szklanka. Taka jest szklanka, wam powiem. Że trasa aż się po prostu świeci. Tak jest ślizgo. Niedobrze. Bardzo niedobrze. Ale nie wiem, no, może zauważyliście, ale nie ślizgacie się na desce, bo stoicie na tym wycinku antypoślizgowym do dywanów, ten co sobie wyciąłem sam. Sprawdza się, działa, działa, dziękuję, o to chodziło. No, nie ma o czym mówić. No dobra, jadę dalej, odpalam radio. Może gadać. Posłucham muzyki, wiadomości, a do was się połączę pewnie po robocie. Trzymajcie się, pa. No hello, późniejszym popołudniem. Znaczy nie, no dobra, już mamy praktycznie wieczór. Przepraszam, trochę przegwiazdożyłem temat, że tak powiem. No witam się znowu w aurze późnej. No także, tak jak mówiłem, wychodziłem z domu, było ciemno, wracam, będzie ciemno. Ale mam na otuchę kawczana ciepłego, bo zimno jak cholerka. W ogóle powiem wam, taka sytuacja. W ciągu dnia padał śnieg, który perfidnie zamarzł. Tak, dokładnie. Perfidnie zamarzł. Także na aucie po prostu pełno zamrożonego śniegu. Ile udało mi się szczotką ściągnąć, to udało. Ale dach jest po prostu biały. Biały, bo jest zamarznięty, przyklejony śnieg do tego. No po prostu dramat. Ale byłem teraz w Auchan.
Kupiłem sobie coś na własne rozpieszczenie płci, bo była ochotka. Więc skoro ochotka była, to jest spełnienie. Jest marzenie, jest wykonanie. Dziękuję. Napijmy się kawy. Coś dziwnie smakuje. Zawsze taka dobra, a teraz taka jakaś... No nie wiem, dobra. Nieważne. Może ja mam po prostu dziwny smak. Że tak powiem. No i co? No i czas będzie ruszać, że tak powiem, w trasę. Nie ma, że boli. Trzeba to trzeba. Auto się już tam porozmrażało ładnie. Szyby w sensie. Bok trochę musiałem skrobać, bo też przymarzło na niektórych. Ale cieszę się ogólnie rzecz biorąc. Niby to jest upierdliwe, ale z drugiej strony no taki czas nadchodzi. No, musi być trochę tej różnorodności, no nie? No właśnie. Dobra, moje dziubaski, więc widzimy się w chałupce. Teraz to mogę powiedzieć 100% dobry wieczór. No niestety po pracy musiałem coś jeszcze ogarnąć. Tak naprawdę dopiero wlazłem do domu. Wlazłem do domu i ogarniam się. Po prostu szoking, ale pierwsze co to mówię tak. Odezwę się do Was i dobiorę się do tego, co sobie zakupiłem. A co za mną chodziło już od bardzo, bardzo dawna. Takie ciasto. Po prostu chciało mi się ciasta i najchętniej napiłbym się kawy do niego. Naprawdę napiłbym się kawy, ale no nie. To już nie jest pora na kawę. To już jest pora na kąpanie i zaraz spać. No. Naprawdę. Cały kawałek. Tak naprawdę dzisiaj mój pierwszy słodycz. Mój pierwszy słodycz. Nie było dzisiaj nic. Ani tego ciasteczka bez cukru, no nic. Totalnie nic. Cóż mogę powiedzieć? No, jestem z siebie dumny. Więc należało mi się. A co? A no tak. Także ciasto pyszne. Miałem ochotę na takie coś może a la tort czy coś, ale nie było. Znaczy, były, ale takie naprawdę... Torty, tak? Więc no tort mi nie był potrzebny, zwłaszcza taki duży. Mówię, tylko coś takiego kawałek dla siebie, żeby coś tam ukąsić. No i było to. A jak to się nazywa w ogóle? Ciasto Rodeo. Ciasto Rodeo. No i dziękuję. Niech tak będzie. Także tak to wygląda. No i widzicie, ten dzień zleciał jak z bicza strzelił. W sumie taki kiepski dzień, no bo co ja mogę powiedzieć? Nic specjalnego, oprócz pracy, jakiejś podróży i załatwiania innych spraw, to widzicie. No teraz mnie czeka tylko kąpiel. Ach, jeszcze muszę ściągnąć białe z suszarki. Bo białe było poprane, więc trzeba pogrupować skarpetki. Jak ja tego nie lubię robić, to głowa mała. Ale nic, damy radę. Damy radę, żeby nie było. Dziubaski, no co ja wam mogę powiedzieć? No przykro mi, że tak krótko ci się zeszło. Życie, no moje dni teraz tak będą wyglądały, więc staram się chociaż trochę do Was odezwać, żeby nie było, że może olewam lub coś w tym stylu, nie. Ja już po prostu mam teraz tak ułożoną pracę, więc tak to wygląda, ale nic. Dziubaski, dziękuję Wam, że jesteście, dziękuję Wam za liczne komentarze, ja staram się czytać na bieżąco, ale nie odpisuję na bieżąco, dlatego że czasem mam czas przeczytać, ale żeby odpisać w spokoju, to niekoniecznie. To unikam tego, bo w pewnych sprawach się po prostu nie odpisuję od tak. Więc czytam, dziękuję, że komentujecie, że jesteście, dziękuję za łapeczki.
trzymajcie się jutro ciepło. Jak mróz, aby bezpiecznie tam to wszystko przetrwać, mróz też potrzebny, damy radę, żeby nie było. Trzymajcie się, do zobaczyska.